Witam wszystkich miłośników kaktusów. W dzisiejszym odcinku, który prawdopodobnie będzie ostatnim odcinkiem ze wspomnieniami z poprzedniego sezonu, chciałbym Wam zaprezentować 10 najpiękniejszych kwitnień moich kaktusów. Właśnie z ostatniego roku. Tworząc tę listę brałem pod uwagę dwie rzeczy. Oczywiście wygląd samego kwiatu, ale także ilość kwiatów, jakimi zakwitł kaktus. Ja po prostu uwielbiam, gdy całe kaktusy pokryte są kwiatami. Część z tych kwiatów znacie z moich poprzednich filmów, ale na tej liście pojawiły się także kaktusy, których Wam do tej pory nie pokazywałem. Długo się zastanawiałem, w jaki sposób przedstawić Wam tę listę. Czy jednocześnie z pokazywaniem kaktusów wyjaśniać, dlaczego dany gatunek na niej się znalazł? Czy po prostu pozwolić Wam samemu obejrzeć te kwiaty, bez mojego zbędnego przeszkadzania? I w końcu zdecydowałem się na drugą opcję. Najpierw zobaczycie prezentację tych kaktusów z jakąś fajną muzyczką w tle, a jeśli kogoś interesuje moje wyjaśnienie, dlaczego dany kwiat znalazł się na tej liście, to umieszczę je na końcu tego filmu. Zanim przejdziemy do prezentacji kwiatów, chciałbym Was prosić o subskrybowanie mojego kanału. Będziecie dzięki temu na bieżąco z moimi filmami. Zachęcam Was również do zaglądania na mój Instagram. Link znajduje się w opisie tego filmu. Tam pojawia się coraz więcej zdjęć moich kaktusów. A jeśli ten film się Wam spodoba, to nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę. A teraz już zapraszam na prezentację najpiękniejszych kwitnień moich kaktusów w roku 2021. Thank you.
I tak prezentuje się lista najpiękniejszych kwitnień. Czas wyjaśnić, dlaczego poszczególne kaktusy się na niej znalazły. Niewielki kaktus, a już zakwit. I to jednocześnie trzema kwiatami. A same kwiaty też są całkiem śliczne. Dwukolorowe, biało-różowe. Jeśli kaktus kwitnie wieloma dużymi kwiatami, które właściwie w pełni go zakrywają, to zdecydowanie zasługuje, by znaleźć się na mojej liście. Wielkim fanem parodii nie jestem, ale ten widok mnie oczarował. 5 kwiatów jednocześnie. I tu chyba więcej nie trzeba dodawać, dlaczego ten gatunek znalazł się w najlepszej dziesiątce. Praktycznie cały korpus pokryty kwiatami, które same w sobie mi się bardzo podobają, z uwagi na swój intensywny kolor. Gatunek rzadko pokazywany w kolekcjach, kwiaty mają bardzo ciekawy, rzadko spotykany kształt i do tego są mocno wybarwione. A na dodatek zakwitł on wieloma kwiatami jednocześnie. Zasłużone 6. miejsce na mojej liście. W poprzednim sezonie moje marzenie się spełniło i doczekałem się kwiatu Trichocereusa. Kwiat jest przepiękny, delikatnie wybarwiony, dwukolorowy, co jest cenną cechą, a do tego bardzo duży. Ta hybryda miała 3 pąki, gdyby wszystkie zakwitły jednocześnie, to ten kaktus byłby jeszcze wyżej na mojej liście. W porównaniu z listą z roku 2019 jest to jedyny kaktus, który na niej pozostał. Tam był drugi, teraz zajmuje miejsce 4. Sam kwiat cudo. Ma niesamowite kolory, ten żółty środek idealnie współgra z mocnym różem. Ten kaktus musiał się znaleźć na tej liście. 3 lata czekałem na jego żółto-czerwony kwiat. I w końcu się doczekałem w poprzednim sezonie. Co więcej, jednocześnie zakwitł on 3 różnymi kwiatami. Największa niespodzianka poprzedniego sezonu. Kaktus, którego dostałem jako gratis do jednego z moich zamówień, a zakwitł przepięknym kwiatem, kolory ma dobrane idealnie. Bardzo ładny jest też kształt samego kwiatu. Muszę jeszcze podkreślić, że płatki się bardzo mocno otworzyły, do tego kwitł 2 dni. Nie było opcji, by Trichocereus aburi nie wygrał tego rankingu. Zdecydowanie najpiękniejszy kwiat, jaki mi kiedykolwiek zakwitł. Przepięknie wybarwiony, mający mocne, wyraziste kolory. Po prostu cudo. Nie ma co więcej opowiadać. Lepiej go podziwiać. I to wszystko na dzisiaj. Oby kaktusy w tym roku zakwitły jeszcze piękniej. Do usłyszenia. Cześć.